Czy ty, Magda, czytujesz magazyn Moda i Styl? Oczywiście, że czytuję magazyn Moda i Styl. Zresztą w ostatnim magazynie Moda i Styl, on jest teraz internetowy, prawda? Jest cały artykuł i wywiad ze mną. A o czym mówiłaś? Mówiłam o modzie, bo tym się zajmuję. Hasło przewodnie to było moda przemija, styl pozostaje. Tak jak mawiała Coco Chanel. No właśnie, i tutaj chciałabym nawiązać do tego zdania, bo bardzo często kobiety podążają za trendami, wręcz ślepo. Co sezon kupują nowe rzeczy, niekoniecznie one im pasują, ale musi być trendy. Nie, ja absolutnie nie patrzę na to, co jest modne. Ja wybieram z mody to, co mi się podoba i to, co do mnie pasuje. Ja mam dosyć odważny styl. Niektórzy powiedzieli, że taki boho, chic, indiański ostatnio od stylisty słyszałam. Ja się nie... Oczywiście wybieram to, co z mody, że na przykład w tym roku odkryte ramiona, paski łączymy z gwiazdkami lub printy z printami. Oczywiście wybieram to, ale to musi podobać się mi. Jest dzisiaj bardzo gorąco, ale powiedz, jak się bawisz? Jest bardzo gorąco. Ja nie wiem, ile jest stopni, ze 36 stopni. Ja się bawię bardzo dobrze. Jest pierwszy pokaz, jesteśmy po pierwszym pokazie. Był niesamowity. Niesamowite suknie, super dodatki. Drugi był już taki zimowy, płaszcze. Czekam na trzeci i czekam na główny pokaz, na podwójkę, bo to jest dla mnie po prostu wysoka półka i ja czekam na te suknie podwójki. A ja jeszcze chciałam się ciebie zapytać, jak twoje plany? Co teraz planujesz zrobić? Jaki masz cel kolejny? Moim celem kolejnym jest mojego bloga przekształcić w portal modowy. O tym marzę, tak jak robią i mają to największe blogerki w Polsce. I to bym chciała osiągnąć. Chciałabym trafić do tej grupy 35+. Oczywiście jak ktoś inny mnie ogląda, to też się bardzo cieszę. Ale to jest moim planem. Z mojego bloga stworzyć portal modowy. O tym marzę. No to trzymamy kciuki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Było mi bardzo miło.